Paulina Gałązka, witam Was serdecznie w quizie balonowym. Boję się przekuć balona. No, to jest mój wielki lęk, więc... No, okej, okay, fajnie. Pytanie. Słowo, wyrażenie, którego nadużywam. Przepraszam, to jest wyrażenie, którego nadużywam według wielu osób i obecnie staram się mniej przepraszać. No to jedziemy. O, idzie mi coraz lepiej. Ukryty talent. Mój ukryty talent, o którym nie wiadomo, ponieważ go dawno temu zakopałam, to jest rysowanie, malowanie. Oprócz chodzenia na konkursy recytatorskie i opływania w nagrody dzięki tym konkursom, także chodziłam na konkursy takie związane z rysowaniem i malowaniem i w ten sposób zdobywałam różne nagrody materialne. Co sprawia, że się denerwujesz? Przekuwanie balonów. Co sprawia, że się denerwuję? Myślę, że takie problemy komunikacyjne właśnie między ludźmi, czy to prywatnie, czy to w pracy, w sensie jakieś takie niedogadania, czy niejasne komunikaty, kiedy jakby nie wiadomo, o co chodzi, albo no ciężko jest rozwiązać problematyczną sytuację. Myślę, że wtedy się denerwuję. Najzabawniejsze wspomnienie z castingu. To nie wiem, czy to jest zabawne. Bardziej mi się to wydaje być żałosne w moim wykonaniu. Ale jak szłam na casting, na finał Dziewczyn z Dubaju, to no było takie zalecenie, bo, że chciano nas zobaczyć w kostiumie kąpielowym. Więc ja oczywiście poszłam do sklepu, kupiłam sobie nowy kostium, żeby nie wyglądać zbyt blado, ponieważ jestem z natury prawie biała. No i ten kostium był nie do końca dopasowany na mnie, więc majtki zaczęły mi prawie spadać w trakcie castingu, kiedy tam miałam tańczyć w tym kostiumie kąpielowym. Jakby ciarki, żenady przeszły mnie i po prostu stresu i no nie, no to był jakiś koszmar po prostu. Na szczęście wszyscy tak zareagowali, że nie dali mi w ogóle odczuć, że coś jest nie tak. No i poza tym byłam źle posmarowana samoopalaczem. W związku z tym miałam smugi na ciele, ale też tutaj nasza producentka kreatywna doda, żeby ukryć moje, znaczy nie, żeby pomóc mi wyjść ze stresu, zaczęła opowiadać, jak kiedyś poszła na telekamery i się posmarowała samoopalaczem czy czymś tam i też miała smugi i zdzierała je ręcznikiem. Więc każdy, kto używał samoopalacza, wie, o co chodzi. No tak, sposób na tremę. Ja mam taki sposób na tremę, że oddycham w kwadrat albo po prostu staram się głęboko oddychać. Oddychanie w kwadrat polega na tym, że wdychasz, liczysz do czterech, wydychasz. Znowu liczysz do czterech i wdychasz. No to się nazywa właśnie oddychanie w kwadrat. Można też oddychać po prostu głęboko albo na przykład starać się wypuścić całe powietrze, tak. Tak aż przycisnąć sobie mięśniami brzucha i wtedy spróbować napełnić płuca. No to jest tak, że generalnie oddech nam bardzo pomaga uspokoić puls i o to w tym wszystkim chodzi. O! Okej, okay. No to ulubione miejsce na świecie. Myślę, że moim ulubionym miejscem na świecie jest moje łóżko w mojej sypialni. No cóż, mało ambitnie, ale kocham spać i kocham odpoczywać. Więc myślę, że to jest przynajmniej na tę chwilę moje ulubione miejsce na świecie. No i ostatni balon. No, dużo strachu i po strachu, rachuciachu. Także rachuciachu i po strachu. O! P
Pierwsze wspomnienie z dzieciństwa. Moje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa to jest, jak moja siostra rodzona rzuca we mnie kozakiem, ponieważ to był to tam śniegowcem, nie? Bo to był chyba jej śniegowiec. Byłyśmy małe, no i ona jest rok starsza ode mnie, więc wiadomo, że po prostu była ta konkurencja, jakby najpierw ona była ukochana, bo była pierworodna, a potem pojawiłam się ja, czyli jej wróg. I podobno już od małego przychodziła i trząchała moją kołyską po prostu i wózeczkiem. Więc właśnie pamiętam, jak kiedyś rzuciła we mnie w złości swoim śniegowcem. Anka, nie zapomnę ci tego.